Szanowni widzowie, dziękujemy, że jesteście z nami. Kanał Stanisława Michalkiewicza na YouTubie istnieje dzięki Wam. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Każda aktywność jest ważna. Jeśli chcecie wesprzeć nasze działania i Stanisława Michalkiewicza, wystarczy wejść w zakładkę Wesprzyj na kanale. Numer konta bankowego do wpłat, które pozwalają nam prowadzić kanał, znajdziecie w opisie każdego filmu. Zapraszamy na stronę naszego wydawnictwa www.kapitalbook.pl i stronę pana Stanisława na Facebooku. Link w opisach filmów. Dlaczego Rosja uważa Ukrainę za swoją własność? Kto wywołał pomarańczową rewolucję i Euromajdan? Jaką rolę w konflikcie odgrywają Stany Zjednoczone? I kto w światowej grze mocarstw odgrywa rolę pionków? Kulisy wojny na Ukrainie. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza i Jarosława Kornasia. Dostępna na kapitalbook.pl. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Rafał Z. Moje pytanie jest takie. Skąd Ukraina bierze gaz? No, jak pan myśli, skąd bierze gaz? Bierze gaz z Rosji. Z Rosji. Rosjanie niedawno zamknęli im tam kurek, bo z takim uzasadnieniem, że Ukraina ten gaz brała, ale nie płaciła. W związku z tym Orban, Viktor Orban, bo to jak Ukraińcom zamknął Putin gaz, to Słowacja nie dostawała i Węgry nie dostawały. W związku z tym Viktor Orban zapłacił za Ukraińców i Ukraina po staremu bierze gaz od Rosji. Dlatego mówię, że to jest dziwna wojna tam. No ale to jest osobny temat. Pan Pewien Kurczak. Czy w obliczu braku węgla i gazu zimą, czy rozsądnie oraz możliwe byłoby sprowadzenie ich z Rosji przez rząd po cichu? No to tak będzie właśnie. Jak Niemcy uruchomią Nord Stream 2, to Polska będzie kupowała rosyjski gaz od Niemiec. No i tyle. I o to cały czas chodzi. Po to się między innymi, i tu moim zdaniem to jest ustawka, pod pretekstem sankcji i tak dalej, Niemcy z Rosjanami wymyślili taką ustawkę, że Ruscy celowo zmniejszą dopływ gazu, żeby tak nam pokazać wszystkim, całej zachodniej Europie i nie tylko zachodniej, no to, że to sprawa jest, to nie są żarty. No i wtedy wszyscy zrozumieją, że nie ma innej rady, skoro tak, to trzeba uruchomić Nord Stream 2, o co Rosji i Niemcom przede wszystkim chodzi. Grom 78. Szanowny panie Michalkiewiczu, mam pytanie. Jaki interes mają wspaniali rządzący, pompując nasze pieniądze, broń i paliwo na Ukrainę? Przecież to woła o pomstę do nieba. Ja staram się znaleźć choć historyczną przyjaźń naszych państw, która by jakoś to tłumaczyła. Ale jak wiadomo, do tej pory nasi przyjaciele trzymają naszych rodaków w zasypanych studniach i polach. No to już mniejsza o to, ale jeszcze biją kierowców na przejściach granicznych. Polskich kierowców, którzy tam zawozili pomoc humanitarną, także nawet nie tylko w studniach i polach, ale i coś takiego. Natomiast odpowiadam na pytanie, jaki mają interes? No taki, że nasz najważniejszy sojusznik im kazał. A ponieważ oni wiedzą, że jeśli by się tam nie zgodzili, jeśli by zaczęli podskakiwać naszemu najważniejszemu sojusznikowi, no to ten w jednej chwili zdmuchnie ten cały rząd dobrej zmiany jak gromnicę. No to jak my to wiemy, to oni tym bardziej to wiedzą. I to jeszcze Jarosław Kaczyński, naczelnik państwa, może by to jakoś przeżył, ale ci wszyscy pretorianie, no jak? To kto by im pozwolił potem pysku moczyć w melasie, a tak to tam Ukrainę futrują kosztem oczywiście polskich obywateli i państwa polskiego, bo państwo polskie coraz bardziej się zadłuża. No ale to takie są właśnie przełożenia polityki na gospodarkę. Sternmajer. Panie Stanisławie, czy tłumaczył pan kiedyś koledze Mikke, że skuteczniej i rozsądniej byłoby omijać pewne tematy oraz lub wyrażanie ich w bardziej neutralny sposób? No, kiedyś mu tłumaczyłem. Muszę powiedzieć tak, że
Wszystkie wypowiedzi kolegi Mikke, a przynajmniej większość zdecydowana z nich, to są opinie bardzo logiczne. Bardzo logiczne, ale ja mu zwróciłem kiedyś uwagę, że to logika nie zawsze procentuje politycznie. I dałem mu taki przykład. Wyobraźmy sobie, że rodzina wybrała się na grzyby. No i nazbierali tych grzybów tam pełno, już tam je przygotowali, ugotowali. No i kiedy już się zabierają do jedzenia, to nagle ktoś mówi, słuchajcie, ale czy te wszystkie grzyby są jadalne? Czy myśmy przypadkiem nie przygotowali sobie również grzybów trujących? No i ktoś rzuca pomysł, to słuchajcie, to jak tak, rzeczywiście nie mamy pewności, zjedzmy te grzyby. No i się przekonamy, czy były jadalne, czy trujące. Z punktu widzenia logiki nic temu, tej propozycji zarzucić nie można. Ale jestem pewien, tak mówiłem koledze Mikke, że nikt tak nie zrobi. Także to jest ilustracja tego, że logika nie zawsze się na politykę przekłada. Pan Jarek Fujarek. Szanowny panie redaktorze, moje pytanie brzmi następująco. Czy wie pan, skąd bierze się taka spolegliwość rządzących wobec globalistów typu Schwab, Soros, Rothschild, czy korporacji typu BlackRock, czy Vanguard? Zrozumiały jest dla mnie fakt wpływu korporacji na światową ekonomię, ale nie mogę pojąć takich interakcji rządu z wyżej wymienionymi osobami, które wyraźnie stoją w sprzeczności z moralnością. Pozdrawiam serdecznie, życzę zdrowia i pogody ducha. Dziękuję bardzo za te życzenia. No, moim zdaniem przyczyna jest taka, nie chodzi o korporacje, bo to już pan tam wyjaśnił, że sam pan sobie odpowiedział, że korporacje mają spory wpływ na gospodarkę światową, ale tych wszystkich mądrali, zwłaszcza Rothschilda czy Sorosa i tak dalej. Otóż w ogóle trzeba zwrócić uwagę, że obecnie mamy do czynienia, większość rządów na świecie to są rządy, jak to mówią, wrażliwe społecznie, które tam jakieś socjale rozwijają i tak dalej. No to wszystko kosztuje. To wszystko kosztuje. W związku z tym rządy zadłużają coraz bardziej swoje państwa, co z punktu widzenia międzynarodówki lichwiarskiej jest idealną sytuacją, bo w ten sposób lichwiarska międzynarodówka nie bez specjalnego wysiłku zyskuje miliardy, dosłownie miliardy niewolników, którzy oddają lichwiarskiej międzynarodówce coraz większą ilość, coraz większą część bogactwa, które swoją pracą wytwarzają. Otóż rząd dlatego są takie spolegliwe, bo muszą pożyczać pieniądze, a pieniądze ma lichwiarska międzynarodówka właśnie dzięki pracy tych niewolników, których do pracy zmuszają rządy wrażliwe społecznie. I dopóki ludzie tego nie zrozumieją, mechanizm jest prosty jak budowa cepa, ale dopóki ludzie tego nie zrozumieją, to ten stan będzie się pogłębiał. Romuald Traugut. Panie Stanisławie, skąd bierze się słabość Konfederacji? Nie wiem, co pan rozumie przez to, ale jeśli pan rozumie poparcie społeczne dla Konfederacji, no to bierze się to stąd, że moim zdaniem, że bardzo niewielka część społeczeństwa naszego rozumie mechanizmy funkcjonowania państwa, funkcjonowania gospodarki. Bardzo wielu ludzi uważa, że rząd tam ma w podziemiach Urzędu Rady Ministrów czy Ministerstwa Finansów tam żyłe złota. No i jak tam brakuje mu pieniędzy, to tam pan premier Morawiecki schodzi z kilofem i z łopatą i tam odłupuje z tej żyły złota takie samorodki, tam nie wiem, kilka ton złota, no i od razu jest na 500+ i na te wszystkie wynalazki, nawet ukraińskich uchodźców możemy utrzymać. Bardzo wielu ludzi tak myśli. No i tu Konfederacja powiada tak, że nikomu nie będzie dawać żadnej darmuchy, ale nie będzie odbierać. I to część ludzi to rozumie, na jakieś 10, kilkanaście procent, ale więcej nie.
I to jest moim zdaniem przyczyna słabości Konfederacji. Predator Cube. Witam, panie redaktorze. Jak to się stało, że w to, co rządzący mówią, pan nie wierzy, ale uwierzył pan tym samym ludziom w kwestii szczepionki? Wcale im nie uwierzyłem. Wcale im nie uwierzyłem, tylko zostałem poddany szantażowi. Mógłbym się oczywiście z nimi procesować, ale to by trwało całymi latami, a ja w ogóle z zasady, z własnej inicjatywy, niezawisłe sądy omijam szerokim łukiem. Nawet jak tam ktoś mnie obrazi, czy ktoś mnie skrzywdzi, to już wolę dla świętego spokoju nie mieć do czynienia z tą hołotą w niezawisłych sądach. No i zostałem poddany szantażowi. Otóż nasza córka, która z nami mieszka, pracuje jako radca prawny w kancelarii. No i zagrożono jej tam kierownictwo, szefostwo, że jak my się nie zaszczepimy, bo my z nią mieszkamy, no to ona nie będzie mogła prowadzić żadnych konferencji z klientami. No to w tej sytuacji musiałem się zaszczepić. Nie dlatego, że wierzę w skuteczność tych szczepionek, bo nie wierzę, ale no to... One ani nie pomogą, ani nie zaszkodzą, więc trudno. Nie, mówię, nie będę się kopał z końmi, bo już nie mam na to ani siły, ani zdrowia. Pan Norbert K. Dzień dobry, panie Stanisławie. Jak według pana poradziłaby sobie Polska po ewentualnym rozpadzie Unii Europejskiej? Pozdrawiam i dziękuję za ogromną dawkę wiedzy. No, nie wiem, jakby sobie poradziła, to zależałoby od tego, co by robiła. Bo jakby zaczęła robić jeszcze większe głupstwa, no to katastrofa by była. Natomiast jakby się zaczęła zachowywać tak jak Szwajcaria, która też do Unii nie należy, no warto zwrócić uwagę, że poza Unią Europejską jest życie. Trzy duże, stosunkowo duże, bo Szwajcaria akurat jest państwem małym, no ale daj Boże każdemu, żeby żyć w takim państwie jak Szwajcaria. Otóż no, poza Unią jest życie. Tylko jak zresztą to taki argument wysuwałem, kiedy było referendum w 2003 roku, referendum w sprawie Anschlussu, że przecież nie, Szwajcaria taka nie... należy do Unii Europejskiej, bo nie chce. No, a to mi wtedy mówiono, no tak, ale Szwajcaria jest bogatym państwem. No to prawda, że jest bogatym państwem. Przecież nie dlatego, że się gdzieś zapisała i nagle spadł na nią deszcz złota, tylko dlatego, że się rozsądnie rządzi. No to my się też rozsądnie rządzimy i może tak od razu nie będziemy tacy bogaci jak Szwajcaria, tylko, ale zawsze się trochę podniesiemy. Warto przypomnieć radę, której udzielił w 1990 roku na takim spotkaniu z Obywatelskim Klubem Parlamentarnym Milton Friedman, już nieżyjący, laureat Nagrody Nobla z ekonomii. Otóż on udzielił bardzo życzliwej rady, która nadal jest aktualna. Powiedział tak, bo to wtedy się wszyscy zastanawiali, to był 90 rok, co właściwie Polska ma robić po tej zapaści tam komunistycznej. No i on powiedział tak, Polska nie powinna naśladować bogatych krajów zachodnich, bo nie jest bogatym krajem zachodnim. Polska powinna naśladować rozwiązania, jakie bogate dzisiaj kraje zachodnie stosowały u siebie wtedy, kiedy były takie jak Polska. I to jest bardzo rozsądna rada. Jeszcze możemy z tej rady skorzystać. A jak nie skorzystamy, zaczniemy robić głupstwa, no to będzie katastrofa jeszcze większa niż ta. Mateusz W. Jak pan ocenia okres rządów Leonida Breżniewa w Związku Radzieckim? No, Leonid Breżniew, jeśli dobrze pamiętam, objął władzę w 1964 roku. Wysadził w powietrze Nikitę Chruszczowa, ale go nie zabił. Już działało to dżentelmeńskie porozumienie, że nawet jak się tam walczymy politycznie o stanowiska, to się nie zabijamy, nie mordujemy się nawzajem. Więc Chruszczow umarł śmiercią naturalną, Breżniew. Co zrobił Breżniew?
Breżniew zainicjował bardzo dużą ekspansję sowiecką na świecie. No, zbrojeniowy oczywiście program, to było bardzo kosztowne, ale można powiedzieć, że miał trochę szczęścia, bo w latach 70. Zachód postawił na tak zwane odprężenie. Na tak zwane odprężenie, żeby tam tak tą ostrą postać zimnej wojny trochę złagodzić. No i dzięki temu Związek Radziecki do bardzo szeroką ekspansję tam na kraje afrykańskie, w Azji Środkowej i tak dalej, doznał takiego rozdęcia imperialnego. Połknął więcej niż mógł strawić, a w dodatku to oczywiście było kosztowne, no i to się odbiło na ekonomice sowieckiej, wskutek czego musiała korzystać z zachodnich kredytów, między innymi na zakup zboża. Jakie to były, jaka intencja towarzyszyła tym kredytom? No to akurat nie musimy się tego domyślać, dlatego że to otwartym tekstem powiedział Henry Kissinger, który wtedy był ważną osobistością w polityce amerykańskiej. Jeszcze żyje, chyba ma już 100 lat. No i w 90 roku na pytanie, bo książę małżonek, który jeszcze wtedy był normalnym człowiekiem, przeprowadzał z nim wywiad telewizyjny, no i zapytał go w pewnym momencie, czy te kredyty, które Zachód w ramach detente dawał obozowi socjalistycznemu, a przede wszystkim Związkowi Sowieckiemu, to wynikały z dobrego serca, czy towarzyszyła temu jakaś intencja. A on, Kissinger, bez wahania mówił, oczywiście, że towarzyszyła temu. Myśmy te kredyty dawali dlatego, żeby uzależnić Sowietów od tych zagranicznych, tych zastrzyków finansowych, tak jak się narkoman uzależnia od narkotyku. A jak już nie będą mogli bez tych zastrzyków wytrzymać, a właśnie rozdęcie imperialne sprawiało, że nie mogli już bez tych zastrzyków wytrzymać, no to wtedy zacząć im stawiać warunki polityczne. I w Związku Sowieckim, zwłaszcza w końcówce kadencji Leonida Breżniewa i potem za Andropowa i Czernienki, panował taki okres zastoju, kiedy Związek Radziecki właściwie wegetował, a jeszcze na domiar złego prezydent Reagan dodatkowy impuls taki, mianowicie zazbroił ich na śmierć. Ogłosił, że program Gwiezdnych Wojen, taki program zbrojeniowy w Stanach Zjednoczonych, podobno część to były tylko takie tam opowieści dziwnej treści, no ale Ruscy nie chcieli tego sprawdzać i tam się przygotowywali do tego, co oczywiście pochłaniało ogromne koszty i jeśli dobrze pamiętam, chyba w 1985 roku biuro polityczne uznało, że gospodarka sowiecka po prostu tego tempa nie jest w stanie wytrzymać. I dlatego Michał Gorbaczow właśnie wykonał manewr ucieczki do przodu. Michał Gorbaczow, który 30 sierpnia umarł. I proszę Państwa, a nie, jeszcze jedno pytanie, pan Patryk Podkański, wspierający kanał. Szanowny panie redaktorze, czy ma pan jakąś wiedzę operacyjną na temat znikających, niewyjaśnionych okolicznościach kanałów i portali związanych z tak zwanymi środowiskami alternatywnymi i wolnościowymi? Domyślam się, że żaden z oficerów prowadzących panu się nie zwierza, ale może ma pan jakieś ciekawe spostrzeżenia. Czy rozpoczęły się czystki wyżej wymienionych środowisk przed jakimś ostatecznym rozwiązaniem? Pozdrawiam serdecznie. Myślę, że to pytanie już padło. Dziękuję panu Podkańskiemu za wspieranie kanału.
Ja już chyba odpowiadałem na to pytanie, ale odpowiem. No, myślę, że tak. Myślę, że tak. No, bardzo dobrym przykładem jest to, że za portal w Realu 24 wzięła się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No i myślę, że nasz najważniejszy sojusznik, jeden i drugi, przygotowuje sobie tutaj przedpole na najbliższą przyszłość. Żadnej alternatywy ani tych nie potrzebuje. I tą uwagą kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu. Czy Polacy chcieli niepodległości i w jaki sposób organizowali się do wojny polsko-bolszewickiej? Czy podczas walk powstawały obozy koncentracyjne dla Żydów? Gdzie podczas Bitwy Warszawskiej był Józef Piłsudski? Oraz kto stworzył i przeprowadził nowoczesną wojnę informacyjną? Na te i inne pytania odpowiada książka Żydzi, Piłsudski, propaganda. Zakazana historia Bitwy Warszawskiej 1920. Książka dostępna na kapitalbook.pl.